poniedziałek 9 września w galerii na basenie odbył się wernisaż wystawy zdjęć autorstwa Karoliny Kurek. Wystawę tworzą 23 prace. Niezwykle energetyczne portrety uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Przewozie. Zdjęcia te mają udowodnić, iż niepełnosprawność nie jest dyskryminująca. Jechałam tramwajem w Warszawie i w tramwaju siedziała kobieta z dzieckiem. W pewnym momencie wsiadła kobieta z dzieckiem z zespołem Downa. I ta kobieta pociągnęła to dziecko zdrowe do siebie, i mówiąc, choćby się zarazisz. I to mnie bardzo uderzyło. I zaczęłam się wtedy bardziej przyglądać otoczeniu, tak? Temu, jak się zachowują ludzie. I okazało się, że faktycznie ludzie boją się inności. Sesja zdjęciowa odbyła się w mediatece. Modele do zdjęć pozowali na pastelowych tłach. Autorka zdjęć wykorzystała kolory różowy, niebieski i żółty. Również te barwy dominowały w ubiorach, a o stylistykę zadbała Andrijka Koperska. Bardzo mi się dobrze współpracowało z moimi modelami. Są bardzo otwarci, bardzo sympatyczni i wręcz śmiem twierdzić, że jeśli chodzi o pracę podczas sesji, niektórzy z nich byli naprawdę lepsi niż zawodowe modelki, ponieważ ich ekspresja i otwartość była naprawdę niesamowita. Uczestnicy podeszli do tego z takim entuzjazmem. Interesujące było to właśnie, że byli przebierani w stroje, że byli stylizowani. Podczas wernisażu obecni byli modele biorący udział w sesji zdjęciowej oraz ich koledzy i koleżanki z WTZ, lokalni twórcy, pasjonaci fotografii. Wystawa jest jak kolejna z cyklu, fotograficzna, piękne portrety, kolorowe, na wesołe, także myślę takie optymistyczne. Mamy nowych uczestników, starzy nam cały czas dopingują, także bardzo się cieszymy, że to po prostu ciągle żyje i cieszy się coraz większym jakby tutaj i autorytetem, i coraz więcej osób chętnie w tym uczestniczy. Współautorem wystawy jest opiekun galerii Franciszek Subocz. To on pomógł przy wyborze zdjęć i kolejności ich przedstawienia. Partnerem wydarzenia był również wójt gminy Sieciechów. Wystawę w galerii na basenie można oglądać do końca września. Potem będzie miała ona kontynuację w warsztacie terapii zajęciowej w Przewozie.